Około godziny 40 otrzymaliśmy alarm z monitoringu o zadymieniu w pomieszczeniach marketu Leroy Merlin. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej, w tym podnośnik. Po dojeździe dostaliśmy lekkie zadymienie w pomieszczeniach socjalnych na pierwszym piętrze. Osoby kupujące oraz pracownicy zostali ewakuowani przed naszym przyjazdem. Po zlokalizowaniu okazało się, iż przyczyną zadymienia był pożar wentylatora w pomieszczeniu palarni. W tej chwili działania są zakończone.